Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Wracamy do update'u numer 254. Ostatnio oswajaliśmy sobie bary Onyxa. Poprzednio robiliśmy Tektire Armor, Tektire Set zarówno na gracza, jak i na T-Rexa, więc to już wszystko zobaczyliśmy. Natomiast dzisiaj zdecydowaliście, że będziemy oswajać owce, tudzież barana w sumie też. Także zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Jeżeli chodzi o Barego, nie pokazałem Wam jeszcze kilku rzeczy, ponieważ kilka osób dało mi pewne rady, których nie zrobiłem, więc wracamy na chwilkę jeszcze do niego. Aha, imię oczywiście też wybraliście i nazywa się Bary. Wiele osób tak napisało, więc tak nazywamy. I teraz tak, nie pokazałem pewnych umiejętności, na przykład podobno ma ryk, który nie działa, chyba że on będzie działał. Jakieś śmieszne w ogóle, jakieś śmieszne, jakieś dziwne. Wygląda jak kaczka, oj, przepraszam. No dobra, pod prawym przyciskiem nic nie ma, tu jest te gryzienie i podobno on jeszcze w wodzie ma jakieś umiejętności. Oprócz tego, no, że zrzuca, bo on zrzuca, tak? O, czekajcie, tutaj coś mamy, spróbujmy. Wow! Ale świetne! Ale fajne, on widzicie robi taki jakby obrót ogonem. Fajna sprawa bardzo. Niestety tak nie mogę wam pokazać, bo jak... chociaż nie mogę. Kozackie, 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 kontrol teraz, nie ma już teraz nic. Caps lock, nic, C. Nie wiem czemu, ale pod C płynie. No dobra, to pod C płynie, może on kłócać chce czy coś. No i też podobają mi się te jego skoki. No ale dość już o Baryonyxie, teraz będziemy przechodzić do Ovisa. Ovis... jest to rzadki bardzo gatunek, ale bardzo, bardzo przydatny. I też nie do końca dlatego jest przydatny, bo mamy z niego wełnę do zbierania. A taką wełnę możemy przerobić później na pelt, taki jakby. Znaczy, to jest odpowiednik. Pelt, czyli futro, z którego robimy na przykład fur armor, ten pancerz, który możemy używać na zimowym biomie, żeby nam nie było zimno. Zresztą to jeszcze wam pokażę wszystko. Ale dlatego, że jak zabijemy taką owcę, to mamy żeberka z tej owcy. I te żeberka są zajebiste do oswajania mięsożernych gatunków. Wszystkich, tak? Takich jak T-Rex i tak dalej. I przewaga tutaj jest taka, że... o, widzicie, tutaj też są bary. Dzięki temu, że podamy takie żeberko dla mięsożernego gatunku, który tam oswajamy sobie, on oswaja się jeszcze szybciej, niż gdybyśmy użyli kibel, o 1,5 razy szybciej aż. Więc po pierwsze, kiblesy bardzo ciężko zrobić, ciężko zebrać odpowiednią ilość jajek i tak dalej. A żeberka, no nie wiem. Rzadki gatunek, więc może też jest ciężko, aczkolwiek. No i też pamiętajmy, że pewnie mają szybkie spoiling time, ale pamiętajcie, że... nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No, ale pamiętajcie, że jak oswajamy, no to musimy mieć tego mięsa też więcej, tak? Odpowiednio, no i jest to rzadka owca. Ostatnio były tutaj, bo tutaj oswajaliśmy tego Baryonyxa, więc szkoda, że nie ma. Występują zarówno... no tutaj nie wiem, czy ta mapa mi teraz wejdzie. Zarówno tutaj na tym wschodzie, no powiedzmy na południowym wschodzie, jak i na zimowych biomach. Ich jedną jeszcze tam inną zaletą jest na przykład to, że mogą się wspinać na góry, czyli możemy wchodzić na takie bardzo strome ścieżki, aczkolwiek czytałem, że skorpiony są jeszcze lepsze, więc lepiej używać jest skorpiona. O, tutaj chyba, nie? Było to oswajanie tych barył. W sumie mogłem baryła go nazwać, nie pamiętam, czy ktoś tak pisał, ale chyba nie. Gdyby ktoś tak pisał, to bym raczej zapamiętał. Ja czytam wszystkie wasze komentarze, to, że nie odpowiadam, to nie oznacza, że ich nie przeczytałem. Po prostu niektóre komentarze, wiecie, się powtarzają wielokrotnie i tak odpowiadać na nie to jest lipa. Zatem bardzo dużo komentarzy, co mi się bardzo nie podoba, jest takich, że wam się nie chce czegoś znaleźć w internecie, w goglach i pytacie, żeby na skróty pójść. A lepiej coś samemu znaleźć, moim zdaniem.
Szów tam zabił raptorka. Obis, obis, obis. Obis. Ogólnie to ja byłem pewny, że będzie służył do tego, żeby rozwalać te drewniane konstrukcje tymi swoimi rogami. Byłem pewny, że on ma jakiś charging. A tutaj mamy Karno Alpha. A widzicie, a tam wtedy był Karno, znaczy Alpha Raptor, nie? Jak oswajaliśmy tego. Tego typka tutaj niedaleko, ale to jest już też inne miejsce, czekajcie. Lecimy dalej, musiałem na chwilkę zatrzymać. Lecimy dalej i szukamy. Tutaj to już bagna są, tak? Tutaj to już są bagna. Nie jestem pewny, czy tam nie minęliśmy jakiejś owcy, ale może źle robię, że szukam nad rzeką w sumie, bo one są górskimi owisami, więc one powinny być pewnie gdzieś tutaj, nie? To sobie popatrzymy. One myślę, że mają też mało życia, więc musimy brać pod uwagę, że mogą ginąć szybko. I uwaga, bardzo fajna informacja jest taka, że każdy owis, niezależnie od tego jaki ma level, oswaja się w ten sam sposób i tyle samo czasu, czyli mając veggie cake, vegetable cake, czyli to ciasto, które zostało wprowadzone jakiś czas temu, już je wam omawiałem. I każda potrzebuje tylko jednego. Jeżeli znajdziecie, od razu możecie sobie oswoić. Fajna sprawa jest taka, że możecie oswoić ich wiele i trzymać, na przykład jak będziecie chcieli oswoić jakiś taki gatunek drapieżnika na wysokim levelu, to trzymacie, zabijacie i macie te żeberka na oswajanie. A i wiem już, o czym zapomniałem. Zapomniałem wam powiedzieć, że jak oswajacie tymi żeberkami, to niestety, ale tracicie troszkę timing effectiveness przez to, że szybciej oswajacie. Tutaj jest coś za coś. Także dostaniecie mniej leveli niż jakbyście oswajali przy Kiblesie. Jak oswajacie z Kiblesem, to nawet na oficjalnych serwerach tam jest ten timing effectiveness na poziomie 90 kilku procent. Zależnie oczywiście od levela i od gatunku. To też możecie zobaczyć na moich odcinkach z oficjalnego serwera poprzednich, gdzie oswajałem T-Rexy, Spinozaury na 120 levelach wtedy maksymalnych na Kiblesach. Także tam ten timing effectiveness był bardzo, bardzo wysoki. No i nie ma. Obis. Obis. Owisie mowa powinno, bo chciałbym powiedzieć, ale nie ma go niestety. Obis. No i kurczę, ale wtedy pamiętam, że jak byliśmy gdzieś nad wodą, gdzie był ten bary, to dwa były obok siebie, nie? Kurde, i myślałem, że może się uda tutaj na farcie znaleźć, a tutaj jest lipa. Może one po tych lasach biegają. Tam jest niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. Owis, owis, owis. Czy co, ja jeszcze raz zerknę na mapę, może występują też w innych miejscach. Na zimie nie chcę szukać, bo tam jest akurat ciężej. Jeszcze przeczytałem, że mogą być na zachodzie, więc polecimy teraz na zachód i zobaczymy, czy tam może znajdziemy. Natomiast podobno nie ma ich na tym Redwood biomie, czyli tam gdzie mam bazę. No i na bagnach też ich nie powinno być. Na pewno występują też na zimowym biomie, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale myślę, że większość osób, które będą chciały mieć tą owcę, to będą osoby, które chcą ją mieć, bo nie mogą się też dostać na zimowy biom i chcą właśnie na przykład z niej zebrać tą wełnę, tak? Na te ciuchy ciepłe. Gdzie jest owca? Tak w ogóle to możemy ją sobie złapać, co nie? Przed oswojeniem. Owca. To mi wygląda na taką górę, gdzie powinna być owca. Taka typowa góra dla owcy, bym powiedział. A ciekawe, jak te bursuki wyglądają. Jeszcze tego bursuka też na dziko nie widziałem. No dobra, to co? To ja wracam do was chyba dopiero jak znajdę, bo szkoda nam tracić czas odcinka na te szukanie. No niestety nie ma. A może tutaj jeszcze tak na szybko sprawdzę. Tutaj zawsze coś jest. Tutaj to powinny być na 100%.
Tutaj była arena testowania Trodonów. No i nie ma. Słuchajcie, baran znaleziony, więc od razu... O, nie chce mi się broń zmienić, nie wiem czemu. Już coś nie działa mi, no dobra, trudno. Baran znaleziony i zobaczymy, jak się go oswaja. Mam tutaj Veggie Cake w ostatnim slocie, powinno się oswajać pasywnie, więc zobaczymy. Zobaczmy w ogóle, czy on ucieka, czy on nie ucieka. Wygląda fajnie, 60 level. Wygląda fajnie. No i znalazłem go tutaj, no mniej więcej w okolicy, na której krążyłem. Także tutaj trzeba szukać i zobaczmy. Pyk. Czekamy na imię. Oswajanie no jest proste. Wystarczy, nawet gdyby miał 150 level, również jeden Veggie Cake na każdym serwerze, na oficjalnych również. I można na nim jeździć bez siodła. To jest też ważna informacja, że nie trzeba żadnego... Jakie to jest śmieszne. Nie jest przeciążona. Ona po prostu tak śmiesznie biega. Staminy ma bardzo mało, ale śmieszna jest. Wiecie co? Weźmiemy ją do bazy. Ja ją teraz przetransportuję. I za chwilkę sprawdzimy te bieganie i jeszcze jej wszystkie umiejętności. Zbliżamy się do bazy. Zostawiamy naszą owcę, naszego barana, owisa. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. I tak, najpierw się przyjrzyjmy mu i zobaczmy, jakie on... Ale ma fajne rogi. Coś tam dziwnego syczy. Fajne ma rogi takie i tutaj ma po bokach rogi. Tam się coś dziwnego dzieje. Co tu się dzieje? Lagi są, to się dzieje. No i już ucieka. Bo tam chyba strzelają do niego te działa z tego Titano. Ma takie rogi też na czole, dwa i takie dwa fajne rogi wychodzące z rogów, także tutaj jest incepcja, ale fajnie to wygląda, podoba mi się. No i to jego bieganie to jest, nie wiem, śmiech na sali, ale śmieszne jest to bieganie i zobaczmy to jego wspinanie, czy się rzeczywiście jakoś tak da fajnie wspinać. O, to akurat się nie spodziewam, że po tym wejdzie, czekajcie, znajdziemy sobie, no stamina jest dużym problemem u niego. Ta animacja była obrzydliwa. To tak, to było beznadziejne, to było obrzydliwe. To było obrzydliwe. No dobrze, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Stamina na pewno musimy podlewelować staminę. Ale śmieszna jest ta owca, podoba mi się to. Jest śmieszna. Mało ma kapa, bardzo mało. Ma mało staminki, mało życia, ale ona nie do tego służy, żeby miała. O, zajebiście, że wchodzi. No zobaczcie, super. A na przykład na taką górkę, czy ona wejdzie? No i już nie ma tej staminy. To w międzyczasie, jak jej się ładuje stamina, ja wam pokażę inną rzecz. Czyli bierzemy nożyczki pod piąteczkę i już wam mówię... O Jezu, straszne to jest. Straszne, naprawdę. Przesadzili z tą opcją. Pokazuję wam, do czego ona głównie służy. Mamy taką owcę, która... A czekajcie, jeszcze zobaczę tutaj, czy coś jest innego. Chyba nie ma nic. Nie ma. Służy do tego, żeby zbierać z niej wełnę, czyli wool. Tak ogolnimy. Fajnie to wygląda, do łysa można ją zgolić. No jeszcze tutaj. Elegancko. Jeszcze się da? Już chyba mamy takiego baranka łysawego. Już tutaj nic nie ma. I zbieramy ten wool. To służy nam do tego, że zastępuje nam pelta. Pelta ciężko się zdobywa z mamutów, głównie chyba troszkę z Argenti wleci. No i z takich ogólnie upierzonych. Więc tutaj to możemy sobie zastąpić i dzięki temu zrobić furset. No i zobaczmy tego baranka, jak on nam się tam będzie wspinał. Przeciążeni jesteśmy tym bólem. On musi dużo ważyć. Wygląda na to. No dobra, na taką ściankę to już nie wejdzie. Trudno, bym się zdziwił, gdyby wlazł. A na tą? Też nie, już nie wejdzie. No, baran, dawaj, na górę. O, i tutaj już wejdzie, więc... Więc on do tego służy, żeby się troszkę wspinać, ale jeździć się na nim nie da, bo za mało tej staminy jest, bo to... Trzeba się zatrzymywać co chwilę dosłownie. O Jezu, obrzydliwe. Więc no tutaj troszkę jest to słabe z kolei, ale kurczę, no zobaczcie, jak to śmiesznie fajnie wygląda. Jeszcze ja w tym secie na takim baranie jeżdżącym. Zobaczmy jeszcze, jakie ma ataki i co ona tutaj będzie potrafiła zrobić. Czyli tak, pod C
Chce nic. Control nic. Caps lock też nic. Prawy przycisk myszy nic. Lewy. O, może zbyka sieknąć. Także zbyka może tam wbić. Ale czy coś jeszcze? Właśnie myślałem, że może w biegu jakąś umiejętność użyje, ale chyba nie bardzo. Poczekamy teraz znowu na staminę. Czekamy, czekamy. Dobra, i teraz szybko coś nacisnę, żeby sprawdzić. Nie. Tylko... No ale widzicie, to też jest ważne, że ona tak często... no... Sra. Mówiąc kolokwialnie. Bo ona jest lepsza niż Fioma, dzięki temu możemy sobie zbierać to, robić fertilizer i robić sobie roślinki, tak, jakieś vegetables i tak dalej. Także to też jest ważne w tej owcy. Więc dużo jest plusów takiej owcy, bardzo łatwo ją oswoić. No ten veggie cake może troszkę kosztuje rzeczywiście dla osób takich początkowych, więc ciężko się go robi, ale myślę, że to jest całkiem fajna opcja, tym bardziej, że ta sierść jej będzie odrastała i będziemy mogli później ją znowu sobie z niej zebrać. A na przykład tego, mogę gościa trochę ten? Albo takiego terrorberda? Chyba nie mogę, a czekajcie, ja mam tutaj kogoś jeszcze takiego, co ma pióra? Jakieś pióra, jakąś taką... Ty gościu, mogę cię? Do Gorasa też nie mogę. Ha, czyli chyba tylko Owisa można tymi nożyczkami. No dobrze, w takim razie w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Komentujcie, czekam na komentarze. Jak nazwać Owisa? Czekam również na komentarze. Jak... co oswoić w następnym odcinku? Co wam pokazać w następnym odcinku dotyczącym update'u? I dzisiaj to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia w następnych odcinkach z Ark Survival Evolved. Trzymajcie się, na razie i cześć!